Cześć, nazywam się Sebastian Oleszko, jestem studentem fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Znajdujemy się w Szpitalu Wojewódzkim nr 2, naszej głównej klinicznej placówce. Chodź, pokażę Ci, jak wyglądają nasze zajęcia. W trakcie zajęć w szpitalu mamy możliwość nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak egzoszkielet czy wirtualna rzeczywistość. W studiach najbardziej podobają nam się zajęcia praktyczne. Mamy możliwość nauczyć się specjalistycznych metod pracy z dziećmi oraz z dorosłymi. Zajrzyjmy do pracowni fizykoterapii. Wykonujemy tutaj różne zabiegi z zakresu laseroterapii, krioterapii i elektrolecznictwa. Fizjoterapeuta musi wiedzieć wszystko na temat ruchu człowieka, a tutaj robimy czary-mary w ruchu. Nieodłączną część studiów stanowią przedmioty z zakresu terapii manualnej i masażu. Na anatomii palpacyjnej uczymy się, gdzie znajdują się poszczególne mięśnie oraz jakie mają funkcje. Najprzyjemniejsze zajęcia to te, gdzie uczymy się na sobie, na przykład masażu. To tylko kilka z ciekawych zajęć, które na Was czekają. Chcesz poznać więcej aspektów studiowania? Dołącz do nas! Zapraszamy!